Cześć, witajcie we Flight Gear. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie tutaj ten tutorial. Flight Gear Cross Country Tutorial 2. VFR Guide. Sorki, nie wiem, co się czyta. Deep Profundis. To jest autor tego PDF-a. Ten PDF możecie znaleźć na forum, jak sobie poszukacie wątku Cross Country Tutorial 2. Także tutaj, no, niedawno właśnie odkryłem ten tutorial, który już został napisany bardzo dawno temu, w 2013 roku to wystartowało. Tutaj autor, jak można przeczytać z tego wątku, poprawiał to i doszedł tam do wersji trzeciej. Tutaj też czytałem, że są próby przekonwertowania tego tutoriala na format LaTeX, bo tutaj autor użył chyba Worda, żeby to napisać, więc możliwe, że to trafi gdzieś może do oficjalnej dokumentacji, ale nie wiem, na ile to się jeszcze uda, bo chyba na razie temat stał się martwy. W każdym bądź razie mamy tutaj tego PDF-a, możemy się z nim zapoznać i w sumie polecam się z nim zapoznać, chociażby dlatego, że jest tutaj takie dobre podsumowanie, taki dobry recap wszystkich aspektów lotnictwa, takie rzeczy, które powinniśmy znać. Tutaj dokument jest na licencji GNU, Free Document License, czyli można tutaj to brać, modyfikować, rozszerzać, dopisywać i tak dalej, tylko nie mamy źródeł, tak? Mamy tylko PDF-a. OK, mamy jakiś tam preface, przedmowę i handy tools. Tutaj najfajniejszy według mnie rozdział to jest właśnie basic concepts, dlatego że on tutaj jakby podsumowuje wszystkie te aspekty, które są ważne w lotnictwie. Na przykład mamy takie zagadnienia jak kurs i heading. Mamy tutaj dewiację magnetyczną pokazaną, w jaki sposób też tutaj mamy wzory, jak obliczać sobie true course. Także tutaj mamy takie fajne podsumowujące też wzory. Mamy też czas, dystans, prędkość, tutaj też wzory, jak sobie wyliczyć czas wedle dystansu i prędkości, albo jak wyliczyć, nie wiem, ground speed względem dystansu i czasu i tak dalej. No oczywiście takie podstawowe rzeczy, ale warto sobie to wszystko poprzypominać. Mamy też atmosferę i wysokość. Mamy opisaną atmosferę standardową, jak wygląda, tak? Mamy, to nawet poruszałem w ostatnim odcinku, że właśnie przy wysokości gęstościowej to poruszałem właśnie atmosferę standardową. Tu mamy też wypisaną taką tabelkę z że na wysokości 0 mamy ciśnienie 2,992, 15 stopni Celsjusza. Tu mamy też opisane właśnie, jak ta atmosfera standardowa się zmienia. No i mamy wszystkie wysokości wymienione. No i właśnie też opisane troszkę, czym one są, czyli wysokość wskazywana, wysokość rzeczywista, absolutna, wysokość ciśnieniowa i wysokość gęstościowa. Tu mam też tą tabelkę z wysokością gęstościową, gdzie wedle temperatury możemy zobaczyć, jaka jest wysokość gęstościowa, co też omawiałem w poprzednim odcinku o wysokości gęstościowej. I mamy fuel consumption, ogólne takie podsumowanie, że warto wiedzieć, ile spalamy paliwa, żeby sobie właśnie wyliczyć, czy wystarczy nam paliwa na lot. Visual flight rules, tutaj właśnie mamy opisane sposoby nawigowania. Mamy też troszkę o mapkach, że właśnie warto tutaj znać mapy lotnicze. Tu akurat autor posłużył się SkyVectorem. No i mam też informacje, mam też rozdział o tym, jak odnaleźć sobie aircraft facility directory i notamy o danym lotnisku. I tu właśnie posłużony jest tutaj SkyVector do tego celu. I kolejny bardzo fajny i ciekawy rozdział, Correction for Wind. Po polsku, jak miałem, to się nazywa nawigacyjny trójkąt prędkości. Też możecie sobie znaleźć takie zagadnienie. I tutaj mamy z podręcznika, o tutaj Pilot Handbook, przykład właśnie, jak wyznacza się ten Correction for Wind, czyli tą korektę na wiatr. Idea jest dosyć prosta. Tutaj wyznaczamy sobie najpierw północ-południe, linię po prostu pionową, geograficzną północ-południe, z kątomierza zaznaczamy sobie, tak, przykładamy sobie kątomierz i wyznaczamy sobie, no powiedzmy środek, możemy wyznaczyć miejsce lotniska startowego na przykład, czy też punkt jakiś startowy i wyznaczamy sobie kąt, heading nasz, którym chcemy lecieć, na przykład 90 stopni w tym wypadku to jest, a tu mamy kierunek wiatru, na przykład 45 stopni też sobie zaznaczamy kropeczką, tu mamy te kropeczki zaznaczone, tu mamy punkt startowy i teraz przykładamy linijkę i rysujemy sobie tę linię. Oczywiście nasz true course 90 i wiatr. I też długość tego wiatru, tej strzałki też wyznaczamy wedle podziałki, tak żeby długość tego wiatru oznaczała prędkość wiatru. No i teraz na linijce wyznaczamy sobie prędkość, z jaką będziemy lecieli, to na przykład 120 węzłów. Na linijce należy sobie zaznaczyć kropkę i tą prędkość tak przyłożyć od tego właśnie wektora wiatru do
tak żeby skrzyżować się z naszą linią TrueCourse. No i wyznaczamy sobie tutaj punkt P w ten sposób. No i tutaj ten kąt, o tu go sobie mierzymy, przykładamy sobie znowu kątomierz i wyznaczamy sobie kąt, który mówi, jaką poprawkę na wiatr powinniśmy zrobić, czyli tutaj widzimy, że powinniśmy lecieć kursem 76 stopni zamiast 90, tak? Bo, ponieważ wiatr tutaj wieje nam od tej strony, to no, musimy bardziej samolot w lewo skierować. No i właśnie tutaj mamy fajne takie no, przypomnienie, jak się wylicza taki trójkąt. Tutaj mamy znowuż informacje o przestrzeniach powietrznych. Ja też nakręcałem kiedyś odcinek o przestrzeniach powietrznych, nawet chyba dwa. To było jeszcze za czasów, kiedy latałem na FSX-ie, ponad tam dwa lata temu. I tutaj mamy też komunikację. Chyba dalej była też komunikacja. Tak, tutaj mamy alfabet fonetyczny. Też takie przypomnienie, jak się czyta poszczególne literki i cyferki. I też mamy kod Morsa przy okazji, także fajne takie podsumowanie. Dalej mamy rozdział o planowaniu lotu. I tutaj autor wykonał lot z lotniska Kilo Romeo November Oscar do Kilo Bravo India Hotel. To jest od Rino Tao International do Eastern Sierra Regional Airport. No niestety tu troszkę tutaj, troszkę szkoda, że autor po prostu poszedł na taką łatwiznę w miarę, no tak można to powiedzieć, że po prostu wyznaczył to po linii prostej, nie wyznaczył jakiejś tam trasy od punktu do punktu, żeby po prostu wykonywać jakieś zakręty podczas lotu, tylko po prostu mamy od lotniska do lotniska po linii prostej lot wykonany. Tutaj autor też no, opisuje, jak sobie ściągnąć scenerię. Tutaj nie wszystko już może też być aktualne, jeżeli chodzi o Flight Geara, ponieważ autor tutaj opierał się jeszcze na Flight Gearze w wersji 2.10, więc bardzo stareńkiej wersji. Więc też jak tutaj to czytałem, to nie wszystko może już było aktualne, bo tu chyba jeszcze pogoda była oparta jako global weather, a nie local weather. Chyba w ogóle jeszcze nie było pogody local weather. Więc tutaj nie wszystko, co autor pisze, czasami coś pisał, że jest jeszcze niemożliwe, nie zaimplementowane we FlightGear, to już chyba nie do końca było prawdą, bo już w tej chwili to jest zaimplementowane. Tak, i tutaj polecane samoloty. Tutaj będziemy lecieli na pułapie od 13 do 15 tysięcy stóp nad poziomem morza i będziemy lecieli z prędkością od 100 do 100 węzłów. No takie parametry poleca autor tego tutoriala i na takie parametry poleca samoloty, tak? Tutaj mamy samoloty, które autor poleca. Autor latał tutaj tym samolotem Comanche. Ja wezmę sobie inny samolot. No też potrzebuję tego Comanche, ale on... No jednak to jest bardzo stary samolot, już dawno nierozwijany i już odstaje graficznie od dzisiejszych standardów, więc nie będę nim latał. Ale tutaj właśnie autor odradza Cessna 172P, jako że ona może nie spełniać tych parametrów. Po prostu... Przy takich pułapach to już jest jakiś tam ceiling dla tego samolotu, jakiś tam górny, maksymalny pułap. I wtedy możemy nie osiągnąć takich prędkości jak 100-120 km. Dobrze, dalej mamy the airports, czyli lotniska i tu mamy te informacje o lotnisku jako aircraft facility directory. Takie najważniejsze informacje o lotnisku. To też fajnie autor pokazuje, gdzie są jakieś ważne informacje, takie no powiedzmy istotne dla nas na ten tutorial, które możemy sobie wyciągnąć. Tutaj dalej też mamy coś z przestrzeniami powietrznymi i lotnisko docelowe, też informacje o tym lotnisku. No tutaj dużo też mamy o tych przestrzeniach powietrznych. Tutaj mamy też informacje, jakie separacje w danych tutaj airspace'ach, czyli przestrzeniach powietrznych, powinniśmy zachowywać co do chmur. Także też ciekawa informacja, widzimy właśnie jaką wysokość powinniśmy mieć nad chmurami, poniżej chmurami i po prostu horyzontalnie co do chmur w danych przestrzeniach powietrznych. Także też bardzo fajne informacje. Tutaj dalej mamy jak skonfigurować sobie pogodę na ten lot. Ja nie będę tego tak w ten sposób konfigurował, po prostu wykonam sobie tylko ten przelot. Ale tutaj autor poleca, żeby sobie ustawić, gdzie my to mamy, wiatr. To jest wiatr przy powierzchni, tak? Czy nie? Jak to, nie, tu jest przy powierzchni. 60 stopni, kierunek wiatru 60 stopni o prędkości 7 węzłów, tak żeby na wysokości 10-18 tysięcy mieć wiatry jest w kierunku 90 stopni o prędkości 10 węzłów. Także tutaj mamy, co należy wypełnić i gdzie. To jest oczywiście, jeżeli to okienko bazuje na basic weather, czy też global weather, więc można to też zrobić inaczej i lepiej w obecnym FlightGear, żeby używać detailed weather, ale dobra. Dalej mamy charting the course.
Czyli mamy tutaj sobie, tutaj też autor wyznacza sobie ten trójkąt korekty na wiatr. Tutaj właśnie sobie wyznacza kurs geograficzny, bo tutaj Sky Vector mówi nam, jaki będzie kurs po prostu od punktu do punktu. Tu wyznaczamy sobie kurs geograficzny, czy też rzeczywisty. Tutaj dalej mamy o wysokości, jak dobrać właściwą wysokość. Tutaj autor właśnie poleca rozejrzeć się, jakie są najwyższe szczyty. I tutaj najwyższym szczytem, i to jeszcze w odległościach 5 mil morskich od naszej kreski, którą będziemy lecieć, więc tutaj mamy szczyt o wysokości 11 200 stóp. I do tego musimy zrobić separację co najmniej 1000 stóp. I do tego jeszcze, jeżeli lecimy na wschód, to wybieramy sobie nieparzyste, tak, wartości, a jeżeli wykonajmy lot Visual Flight Rule, to do tego są to 500, tak, czyli jeszcze tutaj co 5000. No jeżeli lecimy na zachód, to wybieramy parzyste wartości. No i tu nam wychodzi, że wychodzi nam 12, tak, dodajemy 1000 separacji, więc wychodzi nam 12200, ale że musimy być na wartościach nieparzystych, bo będziemy lecieli na wschód, no to 12 nie możemy wziąć, musimy wziąć 13, czyli wychodzi nam 13200, ale musimy się trzymać co 500, więc weźmiemy sobie właśnie 13500 i tu jest właśnie ta informacja. No więc tak, to jest fajnie tutaj wszystko podsumowane. No i tu mamy ten trójkąt korekty na wiatry, czy też tam po polsku nawigacyjny trójkąt prędkości. Tutaj widzimy true kurs, kurs rzeczywisty 152, a true heading, jakim powinniśmy lecieć, będzie z poprawką na wiatr, to będzie 148. Tylko że to jest true heading, oznacza tutaj kurs nie magnetyczny, tylko geograficzny i to musimy sobie jeszcze przekształcić na kurs magnetyczny, czyli musimy znać dewiację magnetyczną, no mniej więcej powiedzmy środka naszej trasy. Tutaj w tym wypadku tutaj też autor mówi, na co zwracać uwagę. Tutaj mamy właśnie linię izogoniczną 14 stopni wschód. To jest właśnie tutaj też ta informacja. No i oznacza to, że od naszego true heading musimy jeszcze odjąć 14 stopni, tu gdzieś jest to wyliczane, chyba tutaj. Tak, i mamy magnetic heading 134. No i w końcu wiemy, jakim kursem magnetycznym powinniśmy lecieć. Tutaj też fajną mamy zasadę, przypomnienie, że jeżeli mamy east, to mamy odjąć od naszego kursu, a jeżeli west, to mamy dodać tą wartość dewiacji magnetycznej. Także tutaj też jest to wszystko fajnie wytłumaczone. Checkpoints, tak? Tutaj kolejne checkpointy będą wyznaczane. Tak, startujemy z tego lotniska. Checkpoint pierwszy. Tutaj tak właśnie autor opisuje, na co zwracać uwagę, żeby sobie, tak, znajduje jakieś charakterystyczne po prostu punkty na naszej trasie, żebyśmy tutaj widzieli, jak będziemy lecieć. I tutaj tak, żeby się orientować, gdzie jesteśmy, czy jesteśmy prawidłowo na trasie. I tutaj autor wyznacza te poszczególne checkpointy i pisze sobie w planie lotu, za ile czasu osiągnie ten checkpoint. Tutaj za, no tu jest czas, za 7 minut, a tutaj mamy dystans do tego checkpointu, do 15 mil morskich. No i tak sobie wyznacza kolejne punkty, drugi, trzeci, czwarty, piąty, tutaj jakieś charakterystyczne są jeziorka i tak dalej. I tu no, mamy już tutaj cały plan lotu ze wszystkimi punktami i dystansami, czasami. Dobrze. Co tu mamy dalej? Flight plan. No i tu mamy jeszcze cały plan lotu. Tu mamy jeszcze dużo komunikacji. Tutaj jaki sprzęt powinniśmy mieć, equipment, wyposażenie samolotu na taki przelot, w zależności też od stref, w jakie będziemy wlatywać. No i jest tutaj sam już opis przelotu. Tutaj niestety rzeczywiście to lotnisko, z którego będziemy startowali, ono nie posiada parkingów ustanowionych, więc możemy tutaj się posłużyć po prostu jakimiś mapami, żeby wyznaczyć sobie lokalizację startową jako współrzędne graficzne. Ja też tak sobie zrobię. No i tu mam już opis samego przelotu, jak będziemy startować. Tutaj co ciekawe, autor startuje z pasa 16, mimo że ma tam wiatr chyba 60 kierunek, więc troszkę tego nie rozumiem, bo tam chyba był dogodniejszy, chyba pas 07 był dogodniejszy na taki start. No ale dobrze, tutaj autor sobie wybrał, nie wiem czemu taki pas, i sobie tutaj lecimy. I tutaj mamy też opis komunikacji. Tutaj na przykład komunikacji nie będziemy mieli, no ja będę używał Red Griffin podczas mojego przelotu. Tam będę się też łączył z poszczególnymi przestrzeniami powietrznymi. Tu mamy screenshoty, jak to wyglądało kiedyś, bo to jest chyba stara wersja FlightGear oczywiście. No i mamy tutaj też już opis podejścia do lodowania. Tutaj mamy wejście w pattern, w krąg nadlotniskowy,
z wiatrem. Po trzecim zakręcie i final, i lądowanie na pasie, to już nie pamiętam jakim, ale chyba 07. Tak, tak to wygląda, że to jest 07, dobra. I tu parę zdjęć. I na końcu jeszcze mamy dodatki, pewne uzupełnienia i tak dalej. Okej, okay. Tyle tutaj z podręcznika. Polecam to się zapoznać. Oczywiście wszystko jest po angielsku, ale to też nie jest jakaś ciężka lektura do przeczytania. A my przechodzimy do Flight Gear i wykonam sobie teraz taki lot, właśnie tak jak tam autor opisał. To będzie taki bardziej dla mnie lot krajoznawczy. Pooglądamy sobie, myślę, ładne widoczki. I tak, samolot. To jest samolot, który wybrał autor na ten tutorial. To jest jakiś właśnie Piper Comanche. Nie znałem tego samolotu wcześniej. Mamy dwa warianty. To chyba autopilot i inny autopilot. No ale tak jak mówię, ten samolot jest dosyć słabo wykonany jak na dzisiejsze standardy. Ja spróbuję wykonać ten lot tym samolotem Piper Warrior 2, z tym, że wezmę sobie mocniejszy silnik 180 koni mechanicznych. Też myślałem nad Cessną, chociaż autor odradzał, ale tu też mamy mocniejszy silnik 180, który moglibyśmy sobie później załadować, chociażby jeszcze stojąc na płycie lotniska i mieć troszkę lepszy performance. Ale dobrze, ja sobie wezmę tego Piper Warrior, żeby też może użyć troszkę innego samolotu, bo Cessnę dosyć często pokazuje. I lotnisko, lotnisko startowe. Tu mamy Kilo Romeo November Oscar, to się zgadza, tylko tak jak widzimy, tu nie mamy parkingów, dlatego ja sobie tutaj otworzę mapy Google'a sobie weźmy na przykład. To już jest to lotnisko i no zobaczmy sobie, gdzie tu możemy zaparkować. Tutaj autor tego poradnika gdzieś tutaj po prawej stronie parkował, możliwe, że gdzieś na tych płytach. Tu mamy jeszcze parkingi, tu chyba też są. I tu mamy też terminale. Tu mam też jakieś parkingi, tu akurat jakieś wojskowe samoloty stoją, nie wiem, czy to jakieś Globemastery, czy coś takiego, czy Herkulesy. Dobra, ja tutaj się gdzieś ustawię. I tu mamy współrzędne, kliknijmy je sobie i je sobie tu skopiujemy. O, czemu się tu kopiuje wszystko? Nie kopiuje mi się to, no dobra. Ctrl-C. Wracamy do Flight Geara i tutaj idziemy w ustawienia. I ja tu sobie ustawię, ustawimy sobie myślnik lat równa się pierwsza wartość i myślnik lon równa się druga wartość, czyli szerokość i długość geograficzna. Ok, jeżeli chodzi o pogodę, w tej chwili w tym rejonie jest bardzo wiecznie. O, tutaj mam na Sky Vector, miałem to lotnisko startowe, o tutaj jest, dobra. Jeżeli zobaczymy sobie metar, to w tej chwili tutaj wiatr wieje, gdzie mamy wiatr? Tak, porywy wiatru 29 węzłów, a wiatr standardowy 18 węzłów. Także ja nie będę się na taki wiatr porywał takim małym samolotem, dlatego nie będziemy tutaj lecieli rzeczywistą pogodą. Ja sobie tą pogodę zmienię. Dajmy sobie na przykład region wysokiego ciśnienia. Będziemy mieli może lepszą też widoczność. Dajmy, lećmy. Dobrze, jesteśmy w czytani. Trochę nam tutaj buja, jakby też jakieś wiatry były. Dobrze, czy ja tu coś może sobie skonfiguruję za bardzo? Tutaj mamy sztuczny horyzont taki analogowy, możemy to sobie zmienić też. A tu mamy ten wskaźnik kursu, dobrze, nie będzie ten. Autopilota możemy też sobie wymienić. O raju. Silny wiatr jest. Czyżby tu mi się wczytała rzeczywista pogoda? Nie. Jaki tu mamy wiatr? Trzy węzły. Czemu mnie zepchało? No ciekawe. Autopilot, tak? Chciałem zobaczyć, jakie tu były warianty. Właśnie, jaki autopilot? Ja chyba wolę ten autopilot, taki jaki ma Cessna. Więc sobie użyję tego autopilota. Jeżeli chodzi o pogodę. Mamy wiatr z pasa, znaczy z kierunku 150. Lokalizacja, lotnisko i Kilo Romeo November Oscar. Tak, to jest to lotnisko. No tutaj wystartujemy z pasa 16.
ze względu na wiatr, który wieje z 15. Możemy wziąć 16 lewy albo prawy, to sobie jeszcze zobaczymy. Może zobaczymy, co nam tutaj powie Red Griffin i kontrola lotów. Ale tak, uruchommy sobie ten samolot. Tutaj mamy selektor paliwa, tak? Jest lewy wybrany, dobra. No, jeżeli chodzi o paliwo, o, mamy dosyć sporo, powinno być ok. Mamy też prawego pasażera. Tak, ja tutaj za bardzo, zobaczymy, czy tutaj dam radę uruchomić ten samolot. Damy sobie mieszankę na maksa teraz. Co my tu mamy za przełączniki? Mamy tak, Avionic Master, to w tej chwili nas jeszcze nie interesuje. Tu mamy światło jakieś włączone, mamy światło. Anti-collision. Ale najpierw bateria i alternator, tutaj paliwo. Paliwo nam wskoczyło, jest ok. No i co, hamulec zaciągnięty. Iskrowniki i troszkę jeszcze manetkę ciągu do przodu. Dobrze, silnik uruchomiony. Światła na razie nie. Dobra, dajmy teraz Avionic Master Primary. Mamy też sekundary. Dobrze, niech będzie też sekundary. Ok, test autopilota i ciśnienie atmosferyczne, czyli znowu środowisko, pogoda i sprawdzamy ciśnienie. Mamy 1022 hektopaskale. Tutaj mamy cale subkartenci, więc podejrzę sobie tutaj ze ściągawki 3018. Więc kręcimy 3018 i tak samo tutaj 3018, ok. Tu sobie ustawimy 13,5 tysiąca, tak jak było w poradniku. Zobaczymy, czy damy radę wznieść się na taką wysokość w ogóle tym samolotem. Mam nadzieję, że tak. Tu będzie przełącznik autopilota gdzieś, jak nie mam. A nie, tu już nie ma tego przełącznika, bo teraz mamy inny autopilot. Także tu mamy włącznik autopilota. Dobra, to nawet i lepiej. Nie trzeba tutaj ganiać kamerą za bardzo w lewo i w prawo. Cóż tu mamy? Połączmy się z ground. A możemy jeszcze odsłuchać ATIS. No dziwne, inne mi tutaj ciśnienie podawał. Właśnie zastanawiam się, czasami się zastanawiam, czy ten ATIS rzeczywiście czyta to, co ja tutaj ustawiłem, czy on czyta zawsze rzeczywisty metar. Ale dobra. Dajmy radio check z ground. Coś mi nie czyta. Piper Sierra Papa Romeo Oscar Mike Reno Ground, reading U5 AGS available at 135.800. Ok. Dajmy jeszcze konfiguracja dźwięku. Atis na maksa, silniki ogólnie. Ja tam troszkę ciszej. Chociaż, no dobra. Czasami widzę, że jest za cicho ten dźwięk jednak symulatora, ale ja mam straszny szum w uszach i zawsze przyciszam. Dobrze, departure information możemy tutaj sobie zrobić. Zobaczymy lotnisko, znaczy pas, z jakiego będziemy startować. Podejrzewam 16, tylko nie wiem, który dokładnie. A jednak 25. Wiatr się zmienił.
0261 degrees, 7 knots, QNH 1026 hectopascal or 30.31 inches. 3031? Temperature 112.9 visibility power 2 kilometers. Sky clear, correct time 201 power Zulu end of information alpha. No dziwne to wszystko. Wiatr 261. Skąd oni to biorą? No nic, ja kołuję na 16. Ja kołuję na 16, nie będę tutaj tego słuchał. Tak to jest z Red Griffinem. No nie wiem, skąd on bierze te informacje, że ma błędne. Tylko dobrze, ja tu się muszę teraz zorientować, gdzie jest pas 16. Czyli musimy tutaj do góry pojechać, a jeszcze sobie właśnie ustawmy tutaj autopilot, planowanie lotu. Tak, wybierzmy sobie 16, no, który będzie prawy, bo to będzie bliżej nas. SIDA pewnie nie mam, dajmy defaulta. Dobrze, to nas wyprowadzi na wprost, na południe. I Arrival, to będzie Kilo Bravo India Hotel. Tutaj chcemy na 30 kierować, ale podejrzewam, że wiatr będzie podobny, bo ta pogoda się raczej nie zmieni. Więc może lepszym będzie też 16. No zobaczmy. Ops, gdzie ta mapa? Chyba mi tutaj coś nie wybrało. O, teraz. Tak, także bezpośrednio z północy nadlecimy na 16. No i może dobrze. No, po drodze żadnych checkpointów. Chociaż można by zrobić, no ale dobra, nie będę już robił żadnych checkpointów po drodze. Aktywujmy tu sobie ten plan. Ok. Dodajemy sobie może Aircraft Up. No na razie musimy tu sobie podkołować w prawo, o, gdzieś tam. Możemy tu wykręcić, ok. Request taxi. Tu mam jakiegoś glitcha z tym samolotem w najnowszej wersji FlightGeara, w wersji deweloperskiej. No, teraz mi mówi 16 prawy. Super. I squawk 5224 4. Tu mam, może dać na razie standby. Dobrze, ten samolot ma światła. Taxi, tu mamy landing. Już nie mamy żadnych przełączników. Nie widzę świateł taksi. No nic, to nie będziemy używali. Także kołujemy. Shift B. No to lotnisko też ma wysoką elewację. Mamy tutaj 4400 wysokość, więc jesteśmy dosyć wysoko. I to lotnisko jest kontrolowane, ono ma wieżę, ale lotnisko, do którego zbierzamy, już wieży, kontroli wieży nie ma. Więc powinniśmy tam nadawać na takim radiu ogólnym i informować przestrzeń, co robimy.
No szkoda też, że właśnie parkingów nie pododawali tutaj, bo widzimy, że są. Są gate'y, są bramki, są parkingi, ale nie można tego wybrać z launchera. Przynajmniej na tym lotnisku. Że jak daleko jesteśmy? W połowie drogi dopiero. Dobrze, tu się zatrzymamy, Shift B, hamulec postojowy i ready for departure. No to ja ten tower powinien to mówić. Tak, kontakt tower. Tak, tak, zaraz się przyłączymy na tower. Możemy włączyć landing light. Ok. Dobrze, tower i ready for departure. Dobrze, możemy wjeżdżać i czekać, ale pewnie zaraz dostaniemy pozwolenie. Ok, clear for takeoff. Dodajemy sobie już alt. Ja też sobie włączę szybko GPS-a. Przełączymy się na nawigację po GPS-ie. Ok, czyli co? Startujemy, lecimy po prostu na wprost, tak, tak, lecimy sobie na wprost, później odbijemy w lewo. Dobrze, klap nie trzeba, tu mamy dosyć dużo pasa, także pełny ciąg i startujemy. Coś się Red Griffin glitchuje. Ale to chyba coś... Chyba z rysowaniem canvas jest nie tak we Flight Gear. Dobrze, włączał to pilota, nawa. Tu nam każe na 3000 lecieć, ja już będę się od razu wzbijał na moją przelotową, bo tu jednak jest górzyście i chciałbym te góry ominąć. Jestem dostrojony do... Nie jestem dostrojony do 119-20. Dobrze, zbijamy się 500 stóp na minutę. Prędkość nam rośnie, więc myślę, że możemy zwiększyć nasze wzbijanie.
Dobrze, jesteśmy approved. Już byliśmy approved. No i mam nadzieję, że będzie to fajny, widokowy lot, bo mam tutaj wygenerowaną fotoscenerię tutaj na ten cały przelot. Więc mam nadzieję, że też pooglądamy tu sobie ładne, górzyste widoczki razem z budynkami z OpenStreetMap. Dobrze, już mam wysokość 6000, ale spada mi prędkość, więc chyba za ostro idę w górę. Jednak trzeba tutaj zbastować, ale będziemy musieli tutaj te góry ominąć, bo zaraz wykręcimy w nie. No niedobrze. Chyba muszę tutaj zrobić ident. No jakiś mam chyba wiatr niekorzystny, nie wiem o co chodzi, ale ciągle tracę prędkość. Jeszcze możemy tutaj troszkę mieszankę odciągnąć. Ok, mamy lepszy performance. Ok, oni już mi tutaj na 6000 każą iść, ale już zaraz będę na 7 zaraz. Gdzie to jest EGT? A, tu jesteś, dobra. Ale na razie patrzę na performance, żeby mieć najlepszy performance. Dopiero przy już wypoziomowaniu lotu będę patrzył na EGT, żeby ustawić mieszankę. Na razie chcę mieć maksymalne obroty silnika. A, każe mi zniżać na 6000. Nie, dobrze, nie będę go słuchał. Ewentualnie możemy się tutaj prosić na wzbijanie się. Może dajmy to. Dobrze, mamy zgodę. No nie przewidziałem, że to jest glitch tego samolotu i kurczę, no troszkę będzie to psuł efekt. Nie widać. Tutaj śmigło, tak, to śmigło zasłania. Coś jest nie tak z shaderem, tak, bo śmigło nam zasłania. Tak, to widać łuk śmigła. Zasłania nam samolot. Znaczy nie tyle zasłania, co go odsłania. No tu pięknie się to prezentuje, mamy drogi z OpenStreetMap w połączeniu z fotoscenerią, wszystko jest do siebie dopasowane. Także tutaj świetnie to wygląda. Samo tutaj ta droga jest dopasowana do drogi rzeczywistej. Ok, wykręcamy w lewo, zgodnie tutaj z planem lotu. Ciekawe, czy tu będzie się dało ustawić 13500. Ale może niedługo pojawi się taka opcja. No troszkę chmur jest tutaj wedle tego opisu w tutorialu w PDF-ie. Mieliśmy wszystkie wytyczne, jak daleko się powinniśmy od chmur trzymać. No ja tu mam nadzieję, że... No może się zdarzyć, że w chmury wlecimy jednak, bo tutaj przed nami są jakieś. No ale wygląda to bardzo fajnie. Fotosceneria po prostu daje radę. Może mogłem jednak wziąć inny samolot, żeby nie było tego buga przy jego renderowaniu. Dobrze, jeżeli chodzi o GPS-a, ja to mogę zamknąć, bo tu na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Lecimy sobie. No i tutaj powinniśmy może wedle tego PDF-a tutaj rozglądać się za pewnymi charakterystycznymi punktami. Tam były głównie jeziora, jedno chyba jakieś lotnisko wojskowe. O, jest jakieś jezioro, więc może dobrnęliśmy do pierwszego checkpointa. Tak, tutaj mogłem też operować na stoperze. Wyposażenie stoper, bo tam mieliśmy czasy. Moglibyśmy sobie te czasy odmierzać.
byśmy mniej więcej wiedzieli, czy jesteśmy prawidłowo z planem lotu. Dajmy tutaj wyświetlanie mapa w przeglądarce. Tak, ja tu sobie podglądam na mapę w przeglądarce. Tutaj. No niestety, jak mam dwa monitory, to full screen, to tutaj czarny ekran się robi, więc może ustawię to w ten sposób, no niestety z beleczką u góry. Dobrze, ja tutaj mogę wyłączyć światło lądowania, bo chyba mam włączone, tak, wyłączymy. Na razie lot przebiega spokojnie, damy sobie jeszcze manetkę mieszanki w dół. Ok, obroty silnika troszkę wskoczyły. Bardzo dobrze. Mamy 9000 wysokość. No niestety teren mi się też nie wczytuje do końca. Tu widzimy ciągle to jezioro. Dosyć rozległe, ale tam za wzgórzem jest jeszcze większe jezioro, jak widzę na mapie. Z tego to kojarzę, to też te kafle się nie wyświetlają z powodu pogody, bo czasami jakby silnik renderowania stwierdza, że jest mniejsza widoczność niż ja mam teraz w rzeczywistości i mi nie pokazuje wszystkich kafli. O, i to by się chyba zgadzało. Tak, i to by się zgadzało. Dlatego mi obniżył, nie renderował wszystkich kafli terenu, bo rzeczywiście widoczność mocno zmalała. Z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego się zrobił manual input. Coś z tą pogodą jest nie tak. Jednak sobie zwiększę widoczność, dajmy wysokie ciśnienie, tutaj wysoki region, region wysokiego ciśnienia. Tylko będzie znowu, może mi samolot wariować ze względu na zmianę ciśnienia i wiatru. No i teraz teren mi się renderuje. Więc no, no jest coś nie tak z tym pogodą tutaj. Albo z renderowaniem terenu, który nie współpracuje z pogodą i z widocznością wedle pogody. Może sobie włączę multiplier. Rzadko używam multiplier, a przecież mogę sobie go włączyć. Tylko nie wiem, czemu Singapur. Dajmy sobie coś bliżej nas, może Niemcy. Ciekawe, czy ktoś będzie obok nas. No, chyba nikogo nie ma. Ja sobie zerknąłem trochę na te checkpointy w PDF-ie i w sumie ja sobie zrestartuję teraz licznik.
bo minąłem pierwszy checkpoint wedle tutaj autora poradnika. Może to o, zobaczymy. Tak, minąłem już to jezioro, także troszkę nawet się spóźniłem, bo już je minąłem. Więc lecimy do checkpointu drugiego, który będzie mniej więcej tutaj. Tu będą jakieś dwa lotniska wojskowe chyba, z tego co tutaj kojarzę, z tego co tutaj autor opisywał. I mamy tam 12 minut do checkpointa drugiego, więc zobaczymy mniej więcej, czy to się będzie zgadzać. No, przesuń się. A przede mną wielka chmura. Troszkę już tracę prędkość. Zobaczmy jeszcze mieszankę, czy da się. Da się. Obroty skoczyły wyższe, ale już więcej się nie da. Mamy 11300, idzie 400, więc jeszcze trochę. Musimy się wzbić. Ale może już warto będzie ustawić może 300 stóp na minutę wzbijania, żeby też tutaj nie przesadzić i nie doprowadzić do przyciągnięcia. No bo jednak tu już powietrze jest rzadkie i nie mamy takiej mocy jak na ten samolot. Tu widzimy poprawkę na wiatr, jaka została poczyniona. No tu akurat ja poszedłem na łatwiznę i używam sobie autopilota i GPS-a. No ale widzimy tutaj nasz heading, a ścieżkę. Więc tu jest nasz rzeczywisty heading, jakim lecimy. Ale że mamy boczny wiatr, no to mamy taki heading. Więc jest ok. No, wlatujemy w chmurę. Oczywiście przy Visual Flight Rule powinniśmy unikać takich rzeczy. No, tu mamy troszkę większą chmurę. Tu mamy czas 3 minuty. A powinniśmy mieć około 12 do następnego checkpointu, ok. No będzie może troszkę mniej, bo się spóźniłem, może przy 10 minutach już osiągniemy te dwa lotniska. Ciekawe, czy je tutaj zauważę. Niestety te chmury mogą mi w tym nie ułatwiać. Chyba, że podniesiemy te chmury wyżej. O, coś się dzieje z pogodą. Otworzyłem okienko pogody i dostałem jakiegoś wiatru bocznego chyba.
Tak, i co my tu mamy? Mamy dwie warstwy chmur na wysokości 4800 i 30. To są chyba te. Podnieśmy sobie tutaj. A, muszę dać teraz manual input jednak, dobra. I no, dajmy 13, 15. Czemu mi widoczność siadła? Dobrze, jeszcze dajmy 30. O. Jest lepiej. A jeszcze podniosę widoczność do 40. Mil, ok. Tu mamy fajne kręgi farmerskie, że tak powiem, z uprawami. Tu mamy jeziorko. Mamy czas 7 minut. Dobrze, może na razie zostawię taką pogodę. Tak, to jezioro widzę na mapie tutaj, to będzie to jezioro, więc tutaj zaraz za jeziorem będą dwa lotniska i to będzie nasz drugi checkpoint. I mamy przeciągnięcie. Mamy wysokość. A czemu poszedł na 14? Ciekawe, coś mi nie miałem może uzbrojonej wysokości, tak. Chyba sobie nie uzbroiłem i poszedł za wysoko. I włączyła mi się piszczałka ostrzegająca o przeciągnięciu. Dobrze, teraz mamy 14 tysięcy. No coś się zepsuła pogoda. O co chodzi? No, dam apply na pogodzie i mi się zaczyna renderować ładnie teren. Musiałem sprawdzić ciśnienie atmosferyczne tutaj w metarze. 3018. Tak, czyli takie mam, ok.
Okay, tutaj przypilnuję, czy ustabilizuje się na 13,5 tysiąca, ale teraz powinien, bo mam uzbrojoną wysokość. No, już się zbliżamy i chyba... tutaj będzie wyrównywał, ale jeszcze nie wyrównuje. Zbliżamy się do jeziorka. Tutaj też widzimy uprawy. Uprawy na kołach. Okej, tak, wyrównał, dobrze. Jesteśmy na 13,5 tysiąca i teraz możemy dostosować mieszankę. Mamy, tak, ciąg na maksa i... Próbuję odciąć teraz troszkę mieszankę. I obserwuję wskazówkę EGT tutaj. No, dosyć mocno odcinam, ale temperatura nie spada. Ale spadają mi obroty. Więc może jednak troszkę wzbogacę, żeby mieć lepszy performance. Okej, mieszanka dosyć mocno odcięta. No, to możemy sobie jeszcze zaznaczyć nasz pik. Przecież ta wskazówka za bardzo się nie ruszała. Ciekaw jestem, czy tutaj działa coś. Tu mamy DMI, ale nie mamy... Gdzie jest nastaw częstotliwości do NDB? Nie ma. Tak, tu nie mamy w tym samolocie ADF-a. Ok, mijamy to jeziorko. Tu gdzieś powinny być dwa lotniska wojskowe. Ciekawe, czy je zauważę. A jest, to jest to chyba. Mamy czas 13 minut, także lecę wolniej niż tutaj autor tutoriala, tak, bo ja lecę, no rzeczywiście z niską prędkością mam, to jest chyba 90, niecałe 100 węzłów tutaj wskazywanych, a tu możemy odczytać Grand Speed. A dlaczego nie mam tutaj prędkości? Nie mam prędkości. No ale tak, można powiedzieć, że dotarłem w końcu, no, przy 14 minucie do checkpointa drugiego. To są chyba te lotniska, jedno i drugie. Chociaż dziwnie to wygląda. Na mapie to trochę inaczej wygląda. To chyba nie powinno być lasu, bo mamy las na polach uprawnych. No dobrze, resetujemy licznik i lecimy do checkpointa trzeciego. A checkpoint trzeci... cóż to będzie? To będzie jakieś wzgórze wysokie. Na wysokości 9500 stóp. I będziemy tam za 10 minut, no ja pewnie troszkę później tam będę.
Jednak ten samolot nie ma wystarczającej prędkości na ten tutorial. To niestety jeszcze fotosceneria troszkę przycina, jak się tam musi doładować. A, tu jest lotnisko. Ja myślałem, że tu są te pasy lotniska, ale tu mamy ewidentnie lotnisko we Flying Gear zrobione, a tu są chyba z fotoscenerii coś. Ale tak, tu jest jedno lotnisko. A, i tu jest chyba drugie. Tak. A nie, tu jest. A tutaj co jest? Też chyba jakieś, ale tu jest czas, znaczy pas. Tak, tu mamy te dwa lotniska. Zlokalizowałem je. Troszkę mylące jest ta fotosceneria. Ale okej. Także tak, jestem teraz pewny checkpointu drugiego na 100%. Że go minęliśmy. Dobrze, ja dam przyspieszony upływ czasu. Żeby to też tak długo nie trwało, bo będziemy tu jednak troszkę lecieć. Tu po prawej też mam jakieś jezioro. Hi, Percy Air, Papa Romeo, Oscar Mike 9, the Wiener Hat/slash department. You are about to leave this CTR flight current heading. Okej, opuszczamy przestrzeń. Tak, ale to jest fajne, że... nie, musimy zmienić częstotliwość? Tak, musimy zmienić częstotliwość. Bo tutaj dosyć rzadko zmieniają częstotliwość, ale teraz musimy zmienić, to będzie 122.90. To akurat nie mam w podpowiedziach. Dobrze, to ustawmy sobie tutaj 122.90. Tak, tak, ok. Tak, jesteśmy dostrojeni. I request CRT. Rozglądam się za tym checkpointem trzecim i chyba mniej więcej się chyba do niego zbliżamy. Mamy prawie 8 minut, a mieliśmy być za 10, więc nie wiem, czy to nie będzie gdzieś tutaj w tych górzystych terenach. Tu mam też lotnisko. Tak, i to może być chyba to lotnisko. To
Tutaj na mapie też widzimy jakieś lotnisko. Co to może być to? Więc byśmy chyba byli przy checkpointie trzecim. Tak, to są jakieś wysokie tereny. Możliwe, że właśnie 9,5 tysiąca to jest to wzgórze. Czas jest 10 minut. Także to jest to. Mamy checkpoint trzeci. Znowu zmiana. Dobra, ja tu sobie dam reset. Mamy checkpoint trzeci. To jest to wzgórze. Tu mamy lotnisko, to się zgadza. Znowu zmieniamy, ale na częstotliwość właśnie tym razem taką samą, więc w zasadzie nie muszę się przełączać. Okej, sytuacja na mapce. Mamy tak. Minęliśmy checkpoint trzeci, tutaj to wzgórze 9,5 tysiąca i lecimy na checkpoint czwarty. Tutaj mamy jakieś jeziorka takie charakterystyczne, po którym powinniśmy ten punkt rozpoznać. I gdzie jest ta czwórka? Tutaj. I do czwórki dolecimy za 8 minut. Ja już mam 2,5 minuty. Więc za 8 minut powinniśmy być przy tych jeziorkach. I jeszcze później będzie checkpoint piąty i będziemy już przy lotnisku, no, dolatywali do lotniska docelowego. No, rewelacyjnie to wygląda, jeżeli chodzi o fotoscenerię we Flight Gear. No, w ogóle te góry wyglądają niesamowicie. Rozdzielczość tekstur fotoscenerii to wygenerowałem sobie na 8K, więc tak 8000, więc jest dosyć szczegółowo, zwłaszcza jak się już lata na takiej wysokości jak ja teraz. Ale niestety wciąż przycina. I taki tego minus. Dobrze, 5 minut. Czy widać jakieś jeziorka? Na razie nie widzę. Może tam coś jest, jakieś jezioro? Tak, tu po lewej stronie było tam dalej. To chyba jest to, takie podłużne jezioro. Tak, tu będzie takie podłużne jezioro po lewej stronie. Także to będzie nasz czwarty checkpoint. I po prawej stronie takie dwa małe jeziorka. I to chyba będą te. Tak, tak dosyć wysoko w górach położone. I 8 minut, mamy 6,5, więc by się mniej więcej zgadzało. Czyli mamy checkpoint czwarty. No, tam w oddali jest jeszcze większe jezioro. Ja je na mapie nie widzę. Z prawej strony.
No i mamy 8 minut prawie, więc to by się zgadzało. Jesteśmy przy checkpoincie czwartym. Tak, są te dwa jeziorka małe. Tam jest to duże jeziorko podłużne. Mam już tutaj 8. No dobrze, zresetuję przy 9 może sobie licznik. Dobrze, dajmy reset czasu i lecimy do checkpointa 5. Checkpoint 5. Tutaj też będą po lewej stronie jakieś jeziora. Tu będzie wzgórze dosyć wysokie, 11 200 stóp. I czas do checkpointu 5 11 minut. Więc lecimy. Mamy nawet śnieg na tych górach. Okej, znowuż zmiana strefy kontrolowanej. O, tu mamy duże jezioro. Tak, to duże jezioro to będzie to. Czyli jesteśmy gdzieś mniej więcej tutaj. Widzimy to duże jeziorko. Niesamowicie to wygląda. Dobrze, CTR. No, mamy księżyc. No, robi się już, chyba słonko nam zachodzi. Dobrze, 11 minut do checkpointa 5. No, co tu się stało? Ach, ja przyniosłem sobie pozycję samolotu. Niedobrze. Niechcący na mapie przyniosłem pozycję samolotu. Ale wróciłem. Tak, to było to jezioro podłużne po lewej stronie. Także 11 minut, 6 mamy. Jeziorka po lewej stronie. Nie widzę żadnych jeziorek po lewej stronie. Jak ja tu lecę? Coś ja mocno wykręciłem w lewo, nie wiem czemu. Aha, bo autopilot mi się rozłączył. Przez to, że przesunąłem samolot na mapie, rozłączył mi się autopilot i nic dziwnego. Dajemy też Alt. Chociaż wysokość nawet ładnie mi trzymał, te 13,5 tysiąca. Dobrze, wrócimy na naszą trasę przelotu. No muszę przyznać, że właśnie autor tego tutoriala wybrał bardzo ciekawą miejscówkę na przelot. Przynajmniej fajnie to wygląda
jeżeli chodzi o fotoscenery. Tutaj już widzimy wielkie góry. One tam się już będą ciągnęły do lotniska docelowego, do miejscowości Bishop. O, są te jeziorka, tak, to będzie to. Więc mamy checkpoint 5. 11 minut, już mamy 9,5, więc to by się zgadzało. Niedługo będziemy przy checkpointie 5. Tam autor chyba sugerował, że przy checkpointie 5 można by zacząć zniżanie. Na wysokość tam chyba 5000 może stóp, bo elewacja lotniska docelowego to jest 4124 chyba. Czy tam jakieś 5000, może 500, 6000 można by zejść. Może na 6000 sobie zejdę. No, utrudnienie jest takie, że jest górzyście, tak? Teren jest cały czas górzysty, więc tym zniżaniem też trzeba uważać. Mamy jeziorka checkpointa 5. Tak, jak jeszcze raz zobaczymy sobie, tu mamy te jeziora. No ja lecę bliżej tych jezior, bo tam mam jeszcze podejścia do lądowania ustawione, a autor tego tutoriala pociągnął po prostu kreskę od lotniska do lotniska, więc leci bardziej po prawej stronie. Tu mamy te wzgórze 11200. Więc te wzgórze to będzie chyba to. Jest dosyć taki wysoki szczyt. Można powiedzieć, że jeziora dodane we Flight Gear wręcz psują efekt. Są takie brzydkie i kanciaste. Bez nich pewnie wyglądałaby ta sceneria lepiej. Bo tu w zasadzie nie ma. To jezioro jest takie jakieś wyschnięte chyba. Albo jest bardzo małe, może tu jest woda większa, ale no Flight Gear tutaj zrobił te jezioro chyba większe niż wskazują zdjęcia satelitarne. No tu na przykład widzimy jakieś są kałuże. No zapewne tutaj więcej czasami wody zalewa, a później ta woda spływa i wysycha. Dobra, także mamy nasz checkpoint 5. Dobrze, ja resetuję stoper i jesteśmy przy checkpointie 5. Co to oznacza? To oznacza, że już mamy tutaj koniec checkpointów. Lecimy do już lotniska docelowego. Będziemy tam za 15 minut. Także teraz mamy taki największy checkpoint. Najdłuższą odnogę 15-minutową. Ok, 15 minut, także jeszcze mamy trochę i mijamy to wzgórze. Dobrze, zobaczmy, jak tutaj podejdziemy do tego lotniska. W zasadzie podchodzimy na wprost. Także zmniejszę już czas na jeden razy. Także tu chyba nie będzie górzyście. Widzę, że jest dosyć płaski teren, więc oczywiście można by rozpocząć zniżanie. Zejdę na może 6000. I dajmy vertical speed. Dajmy 700 stóp na minutę. Tak jak było w poradniku, nawet chyba napisane 700 stóp na minutę. Odciągniemy trochę manetkę ciągu, żeby zbytnio nie przyspieszyć. Hmm.
Tutaj, jeżeli chodzi o to lotnisko, wybierz lotnisko. Nie mam wybranego lotniska. To było Kilo Bravo India Hotel. Tak, tu powinniśmy się komunikować na Unicomie na 123. A tu jeszcze na CRT powinien się zgłosić. 123. A, tylko nie ta częstotliwość, dobra. Ale tu przejdę na 123. Okej. Ok, 118.50 mi mówi, żebym wszedł. 118. No, 118.50. Ok, jest i... Request. Co mi się tu chyba COM2 odezwał? Jakiś ATIS mi się tutaj odgrywa. Siedem, cztery, sześć, siedem. 7. Dobra, za 10 minut powinniśmy osiągnąć lotnisko. Dobra, jesteśmy na Unicomie. W zasadzie moglibyśmy się odezwać, chociaż jesteśmy jeszcze dosyć daleko. Ale tak, tu mamy u góry teraz opcję, tak, dałem znak minus, mamy teraz tutaj opcja druga, więc dajemy dwójkę i co, możemy się zaanonsować, że jesteśmy na danej wysokości. Dobrze, dajmy trójkę na razie. No tak, akurat komunikaty nie są czytane. Dobrze, wysokość 9500. Ja może przyspieszę moje zniżanie. Powoli tu już się zbliżam do lotniska. Ale czy ja widzę tu pas, czy jeszcze nie widzę pasa? Chyba jeszcze nie. Nie, to jeszcze jest chyba kawałek. Jakiś message mi się włączył, o co tu chodzi, żebym miał tutaj wyświetlony ciągle.
W sumie wchodzimy już na final, będziemy wchodzili na final. Tak. Bezpośrednio na final. Ale też jeszcze trochę. Jakie on to teraz? Weskajpowałem wszystko, a to dalej zostało. Czy ja mam klapy? Tak, klapy mam lekko obniżone. Musiałem coś nacisnąć. Że co my mamy? 7000. No dobrze, może nie musimy aż tak ostro się zniżać. Jednak mamy jeszcze trochę czasu. A, stoper sobie też zamknąłem. Mój stoper mówi, że mamy 9,5 minut, więc do 15 jeszcze czas. Także mamy jeszcze tam z 5 minut do lotniska spokojnie. Możemy troszkę zwiększyć miksturę. Zwiększę też trochę ciąg. Dobrze, tam gdzieś powinno być lotnisko. Może zobaczę z widoku zewnętrznego. Chyba jeszcze go nie widzę. Jak tam wysokość moja? 6000 wchodzi. Tak. Wyrównuje. Dobrze. Czyli jestem niecałe 2000 stóp nad ziemią. Ok. 6000 utrzymuje. Dobrze, powinniśmy za chwilę wykręcić na final. Świetnie te góry wyglądają. Gdzie to lotnisko? Gdzieś tam chyba, ale wciąż jakby je nie widzę. Może jestem za nisko troszkę, żeby je widzieć. Z takiego kąta. Okej, tutaj podlatuję blisko góry, ale zaraz powinienem tutaj wykręcać, więc mam nadzieję, że się zmieszczę w tym wszystkim. Tak. A, tu jest pas. Chyba. Nie, to droga. To droga. Dobrze, wykręcamy na final. No, możemy dać też komunikat tutaj na Unicomie dwójeczka, że
Turning Final. A czemu 12? Czy ja się nie kieruję na 16? Tak, tu mam 16 ustawione. Dobrze, może ustawię sobie zniżanie trochę. Jest lotnisko. Okej. Może zbliżanie, ale tak jeszcze mniejsze. 1000 stóp na minutę. No bo jednak kąt tutaj tego lotniska jest prawidłowy. Nie muszę aż tak mocno na razie zniżać. A będę za nisko później. No i tu już mamy prawie 15 minut. No i rzeczywiście lotnisko w zasięgu wzroku. Więc dolatujemy tutaj do lotniska. Tutaj tak to wygląda w tym tutorialu, jeżeli chodzi o zdjęcia. No, tu było zdjęcie z góry, tutaj jest podejście. Gdzie jest podejście? A, tutaj ląduje na 7. Na pas 7. Dobrze, podchodzimy całkiem spoko. Zmniejszy prędkość. I zwiększymy zniżanie do 200. Dobrze, stoper możemy zamknąć. Dajmy stop, close. Klapy w górę o jedną pozycję. O, chyba dałem o dwie pozycje teraz, a nie jedną. Ojojoj, autopilot się rozłączył. Dobrze, podejdziemy już ręcznie.
i klapy o kolejną pozycję w dół. To są chyba na maksa klapy. Czy jeszcze nie? Ej, teraz są na maksa. Za wysoko jestem. No za wysoko, ciągle za wysoko byłem, mam za dużą prędkość do tego podejścia. Dobrze, siedzimy. Tu mamy jakiś zjazd. W sumie tu chyba nie mamy żadnych parkingów na tym lotnisku. Chociaż nawet nie wiem. Gdzie ja tu właśnie mogę kołować. Tak, tam sobie dokołuję do drogi. No, może ewentualnie to są jakieś budynki tego lotniska. Więc w sumie zjechałem nie w tą drogę kołowania. Ale dobrze, tak tutaj to wyglądał ten przelot. Z bardzo uroczą scenerią wygenerowaną tutaj ze zdjęć satelitarnych na trasie tutaj z poradnika Visual Flight Rule. Także tutaj wykonałem sobie ten przelot. Polecam zapoznać się z tym poradnikiem. Tak jak mówiłem, bardzo też ciekawa lektura. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć Wam!